gotowy jesteś? Jak zawsze. Gdybym nie był gotowy, mnie tu nie było. Jestem doskonale przygotowany. Wprawdzie o warce się nie dowiedziałem tak naprawdę 4 tygodnie temu, a więc niedługi czas. Natomiast zawsze w treningu cały czas jestem tak jakby w blokach startowych, żeby tylko dostać informację od trenera, że boksujemy. Wielka szansa dla mnie, a więc nic tylko ją wykorzystać. I tego ci życzę, bo tutaj jest dużo szczęścia, żeby wygrywać w Stanach Zjednoczonych. Czy wiesz, na pewno marzyłeś o tym, ale to jak podchodzisz do tych walk poza granicami, a szczególnie w Stanach? No to będzie moja 6. walka w Stanach Zjednoczonych. Zawsze boksowałem wśród dużej ilości polskich kibiców, bo to Chicago, Nowy Jork, teraz New York, drugi raz. A więc na pewno jest to taki kop motywacyjny, tym bardziej, że w Prudential Center to jest historyczne miejsce dla polskich kibiców. Boksował tutaj zawsze Tomek Adamek, a więc jestem mega szczęśliwy. Słuchaj, ostatnie pytanie. Jest was trójka tego wieczoru Polaków. Jak wy sobie kibicujecie tak na szybko? Myślę, że na pewno każdy się skupia na własnej robocie, tak na pewno mentalnie gdzieś tam z tyłu głowy jest to, żeby chcemy, żeby każdy wygrał, natomiast jak jesteśmy już w szatni, to jesteśmy gotowi każdy do walki indywidualnie, ale gdzieś tam z tyłu głowy siedzi to, żeby po prostu było 3-0 dla Polski znowu. Dziękuję.